Jak ty masz cokolwiek widzieć podczas łowienia ryb? Ale jak to mam cokolwiek nie widzieć? No bo tak, nie wiem, ja bym nie widział nic, jakbym miał dwa, nie wiem, różnokolorowe szkła, które są Mordo, to nieprzejrzyste. jest polaryzacja. Aha! No Słuchajcie, co? witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft School, czyli naszego podniebnego survivalu razem z Agą. Cześć wszystkim! Ponad 9 tysięcy łapek w górę zostawiliście w poprzednim odcinku. Bardzo wam za to dziękujemy. Słuchajcie, wiemy, że to nie jest Dziękujemy. już jak Minecraft Evo, gdzie było 30 tysięcy łapek w górę, ale jeśli zostawicie tutaj dużo łapek w górę, to też będziemy mega szczęśliwi. Także jakbyście mogli, to zostawiajcie łapki w Tak, górę tutaj, jeśli jak wam wam się się spodoba. podoba, zostawiajcie koniecznie. Dokładnie tak. A ja chciałam ci powiedzieć, że złowiłam las. Gratulacje, ja złowiłem lootbaga kolejnego do kolekcji. Co? Ale to No. dzisiaj zgodnie z umową otwieramy je wcześniej. Nie, prawda. Zdradź widzom naszą umowę. Ale to nasza umowa dotyczyła tego, zanim odkryliśmy jedną ważną rzecz. Aga, przykro mi, niestety proszę otwieramy cię, dzisiaj lootbagi na ale ja koniec specjalnie odcinka. sobie zebrałam cztery takie ładne Masz lootbagi. białe? No dwa. To co? No. Może wypadłaby dynia? Dobra, Dawaj. ale tylko białe otwórz i żadnych innych. Dobra. Okej, dobra, a otwieraj jak mi się białe. przypadkiem otworzy Nie, jeszcze... schowaj No, tamte. dobra. Otwieraj białe, bo Dobra, otwieram. słuchajcie, w białych Electrum lootbagach. ingot i bone. Kości się przydadzą, więc Świetnie, bardzo dawaj dobrze. następny. I o proszę, złoty mieczyk I z nic oczy pająka, wartego, name tagi. Płytę od razu wyrzuć za świat, a ten unfamiliar item do skrzynki z unfamiliar Wiesz co? itemami. Wyrzuć tego lootbaga, no dokładnie. Słuchajcie, w każdym razie, o co nam chodzi z lootbagami i dlaczego chcieliśmy zacząć otwierać je wcześniej? Jest coś takiego jak slime cube, jest to kostka, która pozwala pojawiać się slime'om na danym czanku, na którym ono się znajduje. I to byłoby spoko opcją w naszym przypadku, bo mimo tego, że jesteśmy na bagnie, to nie pojawiają się slime'y tutaj, nie znaczy, wiadomo dlaczego. Ja mówiłam, że potrzebny tutaj będzie placek terenu Ja po myślę, że to prostu. Nie jest kwestia placeku terenu, tylko kwestia tego, że jesteśmy Placyku? za Placka. wysoko. Słuchaj, jesteśmy za wysoko no. i to może być po prostu kwestia tego. Dlatego mamy problem, slime'y się nie chcą pojawiać. Postanowiliśmy, że po prostu poczekamy może z lootbagów na wypadnie slime cube, bo potrzebujemy slime bole. Ale... Ale Agu była taka mądra, że znalazła, jak się Aga robi Aga znalazła slime bardzo ważną rzecz właśnie. Jak zrobić slime bola? Slime bola możemy zrobić w combustion za pomocą plant matter i śniegu. Dokładnie. Wszystko spoko, tylko powiecie zaraz, Zioagów, wy nie macie bałwana, żeby robić śnieg, ani żadnej innej metody. Ale śnieg można zrobić sobie też w combustion za pomocą butelki z wodą. A co jest najwspanialsze w tym wszystkim, że ja łowiłam ryby i 13 butelek, w ogóle, wiesz co, będziemy musieli napełnić te butelki, a ja, żeby je skompresować w przestrzeni, wypiłam całą tą wodę, rozumiesz? 13 butelek wody wypiłam. Aha. Dobra, to masz, tak. ile ci potrzeba tych butelek? Dobra, wiesz co, masz wszystkie, właśnie... zajmij się tym, okay. bo ja bym poszła jeszcze walczyć z tymi nasionami, ponieważ mamy trochę kości. Dobra. To ja w tym momencie może spróbuję przesadzić te, znaczy posadzić te roślinki i może wypadną nam te dwa nasionka. Dobra, ja odpaliłem na razie trzy śnieżki. Dobra. Wiesz co, zrobię tak. Wrzucę tutaj cztery, żebyśmy mieli pięć śnieżek i zaraz wam wytłumaczę dlaczego, bo wy napisaliście nam w komentarzach bardzo jedną fajną rzecz na temat śnieżek i mnie to też strasznie interesuje. Podobno jeśli zrobimy blok śniegu, postawimy blok śniegu, to tak jak wyjmujemy kamyczki z dirta, tak samo podobno da się śnieżki stąd wyjmować. Dokładnie tak! Z tym, że zobaczcie, z jednego śniegu wyjmujemy 8 śnieżek, czyli możemy zrobić teraz dwa bloki. O nie, to jest fabryka śniegu! Ale jajca! Słuchajcie, perpetuum mobile fabryka śniegu, udało się zrobić. Ej, Zio, ja chciałam ci coś pokazać. Usadziłam kurczaka na świni. No co ty? No spiętrowałam je. O nie, one były nie ustawione na świni, a nie były, tylko ja świnie podniosłam, czekaj. Bo ja tak chciałam ci przesunąć je, bo mi przeszkadzały strasznie. No weź okay. proszę. Dobra. Ale jaja. Teraz tego... O nie, ale co ty robisz? No ustawiam nasze zwierzęta. Okej? Okay. No, to jest w sumie całkiem dobry sposób. Oj, i teraz da się świnie podnieść samą, nie da się, nie? Nie, bo rozpadną się, spadną one. Nie da się ich uważaj. Przesunąć w ogóle, ale to jaja. To nic, to dobrze, świetnie. Dobra. Powiem ci, że fajnie to wygląda. Niech na razie stoją i jest to w miarę bezpieczna sprawa póki co. No przede wszystkim mi to przeszkadzało tutaj, bo ja musiałam zbierać nasionka. Zbieraj nasionka dalej. A sprawdzisz mi, jakie nam były I potrzebne? Właśnie. Co, nasionka? Hufflepuff na pewno i coś jeszcze, burak? Jeszcze zostaje nam tak, Fluffy Puff i zostaje nam burak. Dobra, no burak to akurat jest również nasionkiem, które miało szansę wypaść nam z lootbagów, także też zakładaliśmy, że lootbagi mogą się przydać do tego. No i jeszcze najważniejsza rzecz, przecież znowu przebudowaliśmy naszą wyspę. A no Postanowiliśmy, właśnie. Że zrobimy magazyn. Magazyn będzie ważną rzeczą, no bo cały czas narzekamy na to, że mamy pełne ekwipunki, nie mamy co zrobić z tymi rzeczami i nie ma gdzie to wszystko wepchać. Wiesz co jest największym problemem? To, że my te rzeczy zbieramy jakby z lootbagów i
z tych jakby skrzynek, które wypadają nam jako nagrody. W efekcie jakby mamy dużo rzeczy, które nie do końca są nam potrzebne i których nie zrobiliśmy. Przypomniałem sobie ważną rzecz. Żelazo. Źle powiedziałam. Słuchaj, nie. Dobrze wszystko powiedziałaś, tylko chodzi mi o to. W tym momencie właśnie przejdźmy może do achievementów, bo mamy parę rzeczy, które wymagają czasu. Między innymi wymaga czasu lodówka, czyli tak jak Aga pięknie śpiewała w poprzednim odcinku piosenkę z Frozen, my nie będziemy śpiewać, bo artykuł 13 nam wyłączy nasze te. Nie możesz w własnej wersji nawet, bo wiesz, uważajmy. W każdym razie musimy zrobić coś takiego jak Frozen Iron Ingot. Jak zrobić zamarzniętą sztabkę żelaza? Wsadzić ją do lodówki. W sumie nie zamarznie to w ten naprawdę sposób, ale... Naprawdę tak robisz? No tak. Że zamarznie to żelazo? No staram się. Dobra. W sensie wsadziłem 16 sztuk i już wam mówię dlaczego. Bo Freezer to była taka postać z Dragon Ball, ale to nie o tym dzisiaj. Nie, lodówkę. Iron Freezer jest lodówką, która będzie nam potrzebna do tego, żeby szybciej zamrażać rzeczy. A po co nam szybciej zamrażać rzeczy? No żeby zamrażać rzeczy i żebyśmy mogli szybciej mieć zamrożone, nie? No bo jeśli ze śniegu da się zrobić dirta, zamrażając śnieg, a śnieg możemy sobie duplikować... O nie, co ja zacząłem robić? Co ty, dlaczego nie duplikujesz śniegu? Wiesz co, rozłóż je sobie w ekwipunku na więcej tych. Po prostu mi zaczęły wypadać na ręki, którą to robiłem. Dobra, w każdym razie działa wszystko tak, jak no powinno dobrze być. Czekaj, teraz wspaniale. Tak, straciłem trochę na tym finalnie. To bez sensu. Dobra, jak będziesz miała chwilę, to się pobaw ze śniegiem. Ja jak na razie się tego nie, ze śniegiem, nie dotykam. Jak ja teraz mam Słuchaj, ważniejsze podobno zadanie. Miałaś gdzieś sadzonki, nie? Tak, wszystkie sadzonki mamy przy sobie. Dobra, to poczekaj. To a co, zrobisz las? Nie. Plant matter chciałem zrobić. Nie, to nie zio, bo ty nie rozumiesz. Ja zrobiłam sadzonki, ale zobacz. Raz, ja wiem, dwa, Aga. Trzy, Ej, cztery. Ja mam tą świadomość. Nie chcę ich zbierać teraz, bo no to... ja potrzebowałem zrobić plant matter. Bo śnieżka jedna mi jest potrzebna. Dokładnie o to mi chodziło. Straciłeś całą wodę Aga, już? Hej. Co? Potrzebujemy zrobić slime bola. No to zrób. No to robię. Uwaga. No to na co czekasz? Tylko czekaj, bo z 8 plant matter... Za dużo dałem. Kurde. A to nie musi może być wyliczona ilość. Śnieżkę tam wkładasz. Dobra. Okej, okay, śnieżka i 8 plant matter. Dobra, mogę nacisnąć guzik? Naciśnij. Mamy no jednego i w slime bola? Tak, jednego. No przecież jednego się robiło z 8 śnieżek, no. A ile myślałeś? Może trochę zająć. No, wiesz czemu? Dlaczego? Bo my potrzebujemy zrobić ogólnie 4 slime bole. A nie 2? No nie, bo my chcemy zrobić... Właśnie, słuchajcie, może od początku. Aga, proszę cię. Musimy wytłumaczyć, co my tak właściwie robimy. Dzisiaj chcemy generować cobblestone, więc potrzebujemy zrobić magma fight stone, czyli... Tak, musimy walczący zrobić kamień, tak. Dokładnie tak. A żeby go skraftować, będziemy potrzebowali zrobić jeszcze magma block. Magma fight stone. Tak. Do niego jest potrzebny magma block, stone i alchemical coal. To jest węgiel alchemiczny, jego się robi bardzo łatwo, bo to jest zwykły węgiel i gunpowder, ale problemem jest dla nas magma block. I zobacz, magma block się robi z 4 magma creamów. Aha, no tak, a ile, jak się robi ten magma creama? Kliknij na niego. Jeden wychodzi z jednego tego? Kliknij, no. Jeden magma cream wychodzi z jednego tego. A co to jest to ale na dole? Są inne slimy i to a mnie też zastanawiało. A co jest to na dole, to jakieś takie dziwne to? To molten core, ale to wypada chyba z blaze'ów, wiesz, więc z tego i tak nie bardzo możemy cokolwiek zrobić. No dobra, nadal, przechodząc do jakby konkluzji, potrzebujemy, jakie piękne słowo użyłem, nie? No. Potrzebujemy w tym momencie więcej plant matter, więc trzeba posinać trochę drzewek. Słuchajcie, zrobimy to w opór i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Okej, okay, okazało się, że z liści też można robić plant matter, więc trochę to przyspieszyliśmy. Dzięki Aga, dzięki do twojej wiedzy nie wspaniałej sprawy. Się udało A to ja zrobić. A ja mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość, od której zacząć? Od... Dobrej? Powiedz, że dobrej. No. Skończyłam robotę z kośćmi. Czyli mamy wszystkie nasiona? Nie, no właśnie to jest czy ta zła. Czy skończyły się kości? Skończyłam robić, ale nie zdobyłam okay, dobra, nic. Dobra, rozumiem, że skończyły się kości, tak? To, no, to jest znaczy... ta zła wiadomość. No tak, no okay. W sensie zła jest taka, że nie zrobiłam tego, co miałam zrobić. No dobra. Teraz mam się, rozumiem, bawić ze śniegiem, tak? Jeśli chcesz, możesz go duplikować, nie? To jest to. Tylko właśnie zobacz, co się stało, nie? Ja te śnieżki mają taki po 16 sztuk tylko. No i co? No i to właśnie. No ale zobacz, robisz sobie coś takiego, o. I możesz sobie zbierać ileś tam więcej staków. Nie, no ja trzymam kciuki za ciebie jak najbardziej. No to? Tak. Fajne jest to, że jakby za każdym razem duplikujesz to, nie? Więc niezależnie jaką ilość tego będziesz robiła, zawsze będziesz robiła dwa razy więcej. To jest super fajne. Skraftuj bloki, nie? Tak, wiem. Dobra, słuchaj, mam 4 slime bole.
A to znaczy, że mamy wystarczającą ilość? Mamy wystarczającą ilość na Magma Fight Stone, czyli kamień walczący z magmą. I ty mówisz, że ten Magma Fight Stone... Uwaga, kraftuje. Będzie walczył z lawą i tworzył nam cobblestone? Magma Block. No, właśnie to jest to. Zastanawiam się, jak to będzie dokładnie działało, bo tam jest napisane coś magma... takiego. Tutaj nie jest to opisane, ale opisane to jest w naszych questach. Tutaj jeśli klikniemy Generating Cobblestone, mamy napisane, że kiedy dotyka Crystal Fluid, wypada Cobblestone. Czyli Crystal Fluid to jest to, co my ostatnio robimy cały czas do robienia... Tak, w Crucible do robienia tych... Jak to się nazywa? Do robienia żelaza. Tutaj ostawiamy to, to nam przerabia się na żelazo i wpada żelazo do skrzynki. Ale to poczekaj, to skoro już mamy zrobione, to weź to wiaderko i nie przerabiaj mamy więcej. Tego sporo więcej. Patrz, tutaj obziąłem w tym momencie, to wiaderko sobie w ekipunku będę trzymać jedno. Dobra, tutaj wypadło nam żelazo, także mamy to z głowy. I teraz tak, magma block, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz będzie nam potrzebna, to jest kamień, stone. Gdzieś był czysty stone? Był, bo przepalaliśmy głównej skrzynce. To wydaje mi się, że on będzie niżej. Tutaj, dobra. I jeszcze potrzebujemy alchemical coal, czyli alchemiczny węgiel, który robi się w fuzji alchemicznej z gunpowdera i z węgla. Tak, ale jeszcze zwykły węgiel musimy zrobić, bo my mamy tylko charcoal. A, no właśnie. Jego się przerabia ze zwykłego charcoala w combustion. Czyli tutaj, po prostu wrzucimy to, nie? Czyli tak, raz, dwa, trzy, bo wydaje mi się, że tam trzy sztuki miały być. Przeróbmy to sobie na zwykły węgiel. Dobra. I teraz ten zwykły węgiel... To jest tylko gunpowder. Masz gunpowder? Mam gunpowder, spokojnie. Przestanę. Czekaj, jaka tam była, jaki tam był stosunek? Już ci mówię. 3:1, tak? 3 gunpowdery do jednego węgla. Tak, jak mi się wydaje. Tak. Uwaga, dobra, no to cały gunpowder zużyję. Mam nadzieję, że mi wystarczy. A nie mamy tego więcej w skrzynce? Tam czekaj, uwaga, naszych... jeden mam. Dobra. Węgiel alchemiczny, są dwa. Dobra. Super, no to wystarczy. Udało się. I tak najwięcej by nie wystarczyło, więc jest dobrze, że się udało. I teraz tak, w którym to się robi? W Alchemical Fusion. Tak. Dobrze, czyli wrzucamy to, wrzucamy magma block i kamień. I teraz robi nam się magma fight stone. Magma w końcu fight ten stone. Mityczny magma fight stone zrobimy. Ja nie mogę. Dobra, okej. Okay. Pora wytestować, jak to działa. Aga, postawmy to tu. Ale czekaj, bo nie, zioła, a jak to spali nam wszystko? Ale co to ma spalić? Mamy w ogóle questa. Pierwszego dzisiaj questa zrobiliśmy, masakra. No, 15 minut, co się, ciekawe, dopiero się. Questa zrobiliśmy, nie? Dobra, spoko. To jest ta pierwsza rzecz. I teraz tak. O! To już? No już, zrobiło. A wylej na wierzch. Może jak z każdej strony będzie stykać się. O nie, ale... Aha, dobra. Chyba nie. Tak, szybciej działa. No czy w sumie trzy. Ale to trzeba... Ja nie wiem, ale działa o, czekaj, tak... Poczekaj, bo to... Tak sobie słuchaj, działa. Słuchaj, mam pomysł. Zróbmy taką wanienkę, żeby tutaj były takie cztery... Ja bym zrobił hopper w ogóle i skrzynkę. Wydaje mi się, że to będzie najrozsądniej. Albo drawer w ogóle. Właśnie drawery, no! Słuchaj, zapomniałem o tym kompletnie. Zróbmy sobie zwykły drawer. I on będzie 32 staki możesz wsadzić do tego. Zobacz, ja ci pokażę, jak to będzie wyglądało. Ja mam pomysł. Robimy podłogę z drawerów. Co? Jaką podłogę z drawerów? Ale czemu? No bo one łapią przedmioty, prawda? Tak czy nie? No, drawery nie łapią przedmiotów. A co hopper, łapie? No drewniany to... hopper, który w tym momencie kraftuje. A, ja nie wiedziałam, że będzie drewniany. Łapie to, co my chcemy. Dobra, i teraz tak. To teraz tak, ja ci pokażę ja ten mechanizm. Ja to postawiłbym w innym miejscu. Tutaj pod spodem stawiasz... A, dobra, w innym miejscu. Czemu? No, bo ja bym to postawił tak, żeby to nie... Tutaj będzie magazyn, nie? Skoro planujemy to tutaj postawić, to ja bym gdzieś kawałek dalej z tym przeszedł. To wiesz słuchaj. Co, jakąś platformę trzeba ja myślę, że tak, możemy to postawić po prostu w takim miejscu jak to. Nie? To jest chyba beznadziejne miejsce, tak zdeczka? No postawiłbym to tu, tak? Okej. Okay. No niech będzie, jak stawiamy musisz. Teraz tutaj hopper. Obłożymy to może sobie jakimś ładnym drewnem. Ładne drewno. Na razie to jest jedyne ładne drewno, jakie mamy, więc... Kurde, wiesz co? Znaczy, te drzewa w tym miejscu... Ja myślę, że ziotu trzeba będzie drzewo przeniesiemy drzewo. Przeniesiemy drzewo stąd. To masz rację, dobra. Bo to jest beznadziejne miejsce na bo w sensie to, żeby to było już drzewo. W tym momencie trzeba będzie zrobić lasy różnorodne i zacząć się bawić w każdym razie, materiały. Słuchaj, czy masz tego cobblestone'a? No mam. To weź go wrzuć tutaj do hoppera. Nie musiałeś go tak wrzucać do hoppera, mogłeś rzucić na hopper. No ale po co miałam rzucić? Chodzi o to, że teraz mamy w drawerze jakby zaznaczone, że tutaj jest cobblestone, no nie? Tak. I o to mi chodziło. I teraz tak, zróbmy sobie to... Tu musi spływać woda. Tak, tylko poczekaj, bo ja się zastanawiam, nie musi spływać woda, będzie spływać crystal fluid, rozumiesz? Znaczy, no crystal fluid miałam na myśli okay. Tak naprawdę. Zróbmy to w takiej konfiguracji. Tu jeszcze jedno. I tyle. I tylko o dach jeszcze, bo bez dachu to może tak, być tak, cienko. Tak, będą nam uciekać. Wygląda to paskudnie. Ale słuchaj, ale jeśli działa. Spełni swoje zadanie... Okay. Słuchajcie, czekamy. 5 sztuk cobblestone'a. Próbuję się wsłuchać, ale nic nie słyszę. Chyba nie działa, Sio.
To chyba nie działa, Aga. Wiesz, takim podejrzeniem. Wiesz co, a może wejść tam na górę i podejrzeć, co tam się dzieje. Mam pomysł, jaki możemy... To nie może... O, czekaj, teraz widzisz, to musi mieć powietrze chyba. Prawda? Czy nie? Bo teraz zrobiło. Właśnie. Dobra, wiesz co? A wylej obok na hopper. Czy nie, to bez sensu byłoby. Bo może to nie musi... Dobra, wiesz co, szybki eksperymencik. Jeszcze raz zróbmy to samo, co wcześniej. Dobra. Czyli tak, położymy go najpierw obok. Połóżmy to tak. Ale czemu na krawędzi połóżmy to robisz? Tak. Nie możesz gdzieś nie, bo nie chcę, żeby pływało to. Okej, okay, jeden cobblestone. Uwaga, jakie będzie tempo. Dwa. Może po prostu to tak nie, losowo to generuje, losowe, nie? Ale to już taka długa przerwa byłaby? No właśnie nie wiem, właśnie to było strasznie podejrzane. No bo zobacz, teraz też jest długo. Ale pamiętasz, że Dobra. Jak położyłeś na tym bloku i z każdej strony oblewało go, to było szybciej? Dlatego ja myślałam, że będzie od góry woda wylana. Nie było szybciej, to było losowe. Ale mi się wydaje, że to było szybciej. Mi się wydaje, że to było losowe. Dobra, słuchaj, zróbmy to jeszcze prościej. Zróbmy tak. Tutaj będzie magma fight stone, a tutaj po prostu crystal fluid. W miejscu styku powinno się pojawiać no to, co chcemy, nie? Coś tu nie działa, jak chcemy, żeby działało. Działa jednak, dobra. Teraz działa. Dobra, i to no jest już to, co chcieliśmy. Działa, dobra. Już możemy sobie odpuścić, to już będziemy, wiecie, z czasem mieć mnóstwo cobblestone'a. To jest najbardziej wydajny generator cobblestone'a, jaki w życiu widziałam. Tak? Tak naprawdę to nie, ale no słuchaj. A propos, marchewka wyrosła. O tak, sama wyrosła. Wypadła mi z zombiaka, a ja przyniosłem ją tutaj i posadziłem, więc no, sama także wyrosła. Mamy już, słuchajcie, różnorodny ogród. Buraków dalej nie mamy, niestety. Nie mamy też Hufflepuffa. Hufflepuffa? Ej, ale ty zbieraj te rzeczy, które tam z nich wypadają, bo jak wypadną lootbagi, no to ja... A to sorry, to ja nie ten, nie... Znaczy ja bardzo chętnie. Ja akurat przybiegłem do ciebie, bo nie wiem czemu tak szybko. Chciałem szybko wrócić do ciebie. Ja bardzo chętnie, wiesz, tak? No, tak wróci do dlatego, mnie. No. Dobra. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, musimy się skupić na tym, co dalej, bo tak, zamroziliśmy żelazo przecież w lodówce. Mamy 16 zamrożonego żelaza. I to w tym super. Momencie... Czego potrzebujemy? Czy śnieżki? Nie, co tam się robiło? Właśnie, czekaj, bo to jest tak, freezer, tak, i to jest żelazny freezer, do niego będzie potrzebna jeszcze jedna lodówka, czyli dwa bloki śniegu, jakbyś mogła, znaczy no, tak. Ja zrobię lodówkę. No już tak, po prostu. Zrobiłam lodówkę. A czemu rozwaliłeś tą lodówkę? Bo musimy zrobić teraz z tego większą lodówkę. Ale z lodówki? Rzuć mi. No. To dwie lodówki są potrzebne dwie do lodówki tego. Są potrzebne, bo okay. To jest w dwóch częściach, nie? W sensie, tutaj o, mamy gdzieś tą lodówkę. Zio, to freezers. Nie, to nie działa. Tutaj tak. O. Ale to jest pokazane. Źle to zrozumiałeś. Co zrozumiałem? No bo to nie ta light freezer, ta malutka mini freezer, ten maluśki taki, tylko to ma być ten drugi freezer, czyli... Czekaj, muszę to przeczytać. Czyli mówimy tutaj Iron o freezer. Light matter freezer. To ten się łączy. Rozumiesz? Iron freezer i light matter freezer. A nie mały mini freezer. Aga, co ty mówisz? Zrobiłem Iron freezer. No. Nie? No wydaje mi się, że tak, a ja myślałam, wiem. Że one się razem łączą. Dobra, no sorry, już nic nie mówię. Rozumiem, o co ci chodziło w tym momencie. O nic mi nie chodziło. Teraz robimy co? Ze śniegu robimy co? Słuchaj, teraz możemy spróbować zrobić na przykład alchemiczne szkło, albo sekundus, czyli taki dodatkowy, mocniejszy pył alchemiczny. Dobrze. To jest też spoko to sprawa. To sekundę zrobimy sekundusa. To sekundusa, słuchaj, robimy z redstone'a, blaze powdera i żelaza alchemicznego, którego robimy z żelaza i blaze powdera. A blaze powder robimy z Gunpowdera, którego już nie mam, bo zużyłem całego. Trzy sztuki są tutaj. Tak, to chodź szybko z nimi, bo to nie, będzie sorry, bardzo... dwie. Nadal to się przyda. Tu jest jeszcze no, jeden. Dawaj go. Nie masz jakiegoś miecza albo czegoś? No mam przecież, nie widzisz, że mam biję mieczem? Mam przyjść tam z moim mietaczem ognia. No fajnie byłoby, jakbyś wszedł ogólnie, ale nie musisz. Okej, nic nie wypadło. No dobra. Nie. Chyba, że zombie poniósł, to też możliwe, że on zabrał mi to. I może? Jakbyś mogła... No tak, już go biję. Nie, wygląda na to, że nic nie ma. Oj, wydaje mi się, że ma chyba. Tak? Coś wypadło? Serce zombiego? Serce wypadło i tyle. Dobra, tyle. Odczaisz ode mnie swoje serce. Okej, okay. No to takie, wiesz, życie ogólnie tak wygląda. Dwa wystarczą, tak. Czy nie? Gunpowdery? No mam nadzieję, że tak, bo teraz ogólnie zrobienie tego sekundusa... W ogóle ten sekundus, co on nam otwiera? Chyba nic. To jest ślepa uliczka, ale koniec gry. Poczekaj, bo coś innego mieliśmy zrobić. Ja bym chciała zrobić Soul Sand. Okej, okay, możemy zrobić Soul Sand. Okej, to ja ci w takim razie powiem. Musimy mieć... Soul... Teraz ci... Czekaj, o, bo... w lodówce się robi Soul Sand. A jak się nazywa ten... Sandy Netherrack. Kurczę, no i wyleciało mi to sandy. Mamy Netherrack, tylko dwa piasku trzeba zrobić. To ja szybko przygotuję. A, i jeszcze potrzebujemy brodawkę.
O, akurat się składa, że mam takie pokój. Nie wiem, musiałem wypaczkać w zeszłym odcinku z czegoś. Dobra. Lol. To w takim razie zrób Sandy. Sandy tego. Sandy. Nie pamiętam, jak to się. Nie mogę tego zapamiętać. Sandy Netherrack. Okay, no co ty? Tam. I Soul Sand z tego potem. Tak. W lodówce. No. Dobra. Zgadza się. Już. No przepraszam, ja okay. Jakoś tak się. Nie wiem. Nie uwaga. Mogę skupić na tym, co. Cztery sztuki Sandy Netherracka. Dobrze, i teraz do lodówki wsadź jeden. Okej, okay. A da się Netherworta odzyskać z tego? Jak? No tak ogólnie? Czy nie? A weź w drugą stronę tam. Nie, to... Można oczy pająka na trawę dać i mamy Netherworta. Dobra, to w takim razie spoko. Owca, mamy owce, zio, zobacz, mamy owce, zobacz. Mamy owce, wspaniale po prostu. Dobra, patrz. Ja wrzucam tego Netherraka, niech on przerabia się na tego. Na Soul Sand, ale wiesz co, jednego bym zostawił w ekwipunku. Czekaj, ja chcę eksperymenty robić. Zostawiłbym jednego w ekwipunku, wiesz dlaczego? Bo musimy go mieć do ukończenia tego zadania z Soul Sandem. Tak? Ale to ma tempo teraz, o kurde. Mam problem, bo nie mogę postawić tej owcy na kurczaku. Bo może się nie da. Nie, sprawdzę. Czy to jest naprawdę to, co teraz powinniśmy robić? Ja myślę, że ogólnie to stanie kurczaków na sobie nie jest za bardzo takim legitnym tym. Dobra, nieważne, Aga, zrobiłem to. Mamy Soul Sand przygotowany. Super. Także wspaniale, dotarliśmy do tego cudownego miejsca. Trzy zadania za nami. Przed nami Super Hot Combustion, czyli z Nether Bricków musimy zrobić kolejny casing do naszego Combustion. Dobra. I to jeszcze potrzebujemy... O nie, Nether musimy odkryć jeszcze. To nie jest... To jest takie jakby zadanie ostateczne, wiesz? Okay. I zdobyć Blazeroda w tym netherze. Okej, okay. Dobra. Sam nether to nie będzie chyba taki problem, bo lawę, no, lawę robimy z blaze powderów, nie? Znaczy to zależy, czy nether będzie voidem. Dużo czasu nam zajmie dotarcie tam ogólnie. Dobra, no, słuchaj, na razie to tak, skupmy się na super hot combustion, czyli super gorącym combustion, bo super gorące combustion możemy zrobić z... Netherbricków. Netherraka w ogóle. Bo... Z netherraka? Tak, bo netherbriki się robi z netherraka, nie? Więc tak, jak weźmiemy zwykły netherrak, jego się robi w combustion. Ale to jest znowu blaze powder. Ja nie mogę. To są po prostu jajca, jak nie wiem co. Mam nadzieję, ten combustion będzie. Mam nadzieję, że wypadnie mi teraz z creepera. No, wypadnie mi, proszę. I co? Nie wypadł mi. No to czyli będziemy. Zawsze tak wygląda. Poczekaj. Nie, czekaj, mam dwie sztuki w ekwipunku przecież, no co ja? Ja jakiś jestem, nie wiem, zakręcony dzisiaj. W sumie w takim razie jesteśmy kwita, oboje jesteśmy zakręceni. Dobra, wiesz co? W takim razie ja może pójdę i przygotuję. Jeszcze może spróbuję dwie kości są, więc może mi się uda. Jeszcze te nasiona wydrobić, chociaż trzymam wątpię. Mam kciuki. Sześć kostek, znaczy tych, bo mili, więc raczej szanse nie są dobra. Zbyt duże. Ja wrzucam w tym momencie wszystko do piecyka, nie do piecyka, tylko do dropera, do combustion i odpalamy. Czyli mamy tak, 8 sztuk netherraka. Ile netherraka będzie potrzeba na zrobienie tego netherbricka? Na środku jest jeszcze jedna cegła netherbrick, więc jeszcze cztery. Tutaj nie ma w skrzynce, są cztery w skrzynce, dobra, 12 sztuk, doskonale. I wszystko się zgadza w takiej ilości, w jakiej powinno być. Ale netherbricki były tam, czy tak, nie, był netherrack. Ale żeby zrobić netherbrick, to potrzeba 4 nether cegły, więc 4 netherracka. No. Więc jest nas tak idealna ilość. W ogóle czyli nie musimy świetnie. Nic zrobić, w ogóle dzisiaj wszystko się jakoś wszystko idealnie się składa, układa. Nie? Kurde, to jest doskonały odcinek, słuchajcie, pod względem wykonywania czegokolwiek. Dobra, zajrzyj do questów, co jeszcze moglibyśmy zrobić takiego. Dobra. Na pewno ten sekundus pyłek by się przydało, tylko do niego no trzeba będzie niestety jeszcze więcej chyba tego gunpowdera raczej. Zdobyć. Dobra, czyli... No bo w sumie tak, robimy albo alchemiczne szkło, albo sekundus, albo nether. Myślę, że nether to w ogóle już nie na dzisiaj. Albo super hot combustion. I to są te rzeczy, które możemy zrobić. No i te nieszczęsne nasiona, które nie pozwolą nam pójść dalej, jeśli ich nie zrobimy. Kurde, no. Chociaż nie, bo one teoretycznie, czy musimy skończyć jakby całość, żeby zaliczyło nam zadanie? Ja nie wiem, a jaki jest warunek ogólnie przejścia do następnego tego? No właśnie, rozwój. Tinkering możemy zrobić, swoją drogą. Nie wiem, czy to widziałaś. Nie. To jest ciekawe. Dlaczego my w ogóle tego tinkering nie ruszaliśmy w żaden sposób? To no można było robić narzędzia i tym podobne rzeczy. Ale jajca. No farmingu nie możemy zrobić. Zobacz, do farmingu potrzeba basic farming. Czyli wymaga basic kitchen sink mode. Co? Czyli nie musimy wiem. Skończyć całe basic resources prawdopodobnie. Dobra, więc będziemy musieli zrobić basic resources. Dobra, czyli do tych nasion nie ten, możliwe, nie że po prostu trzeba będzie dotrzeć na inny biom. Ja podejrzewam, że za kilka kratek w każdą stronę znajdziemy się na innym biomie, więc nie ma co się też martwić o to. To możemy w tę stronę jakby pójść. Słuchaj, ale za nich. Zobaczmy ten basic tinkering. Zobaczcie, że tutaj możemy zrobić po prostu kilka rzeczy, które nam dadzą jakieś fajne rzeczy. Dobra, wiesz co, ja myślę, że zacznijmy od drying cracka. Okej, jego się robi z trzech płytek, nie? A.
z trzech slabów ułożonych koło siebie. Tak? Dobra, tak. Zaraz sprawdzę. W ten sposób. I na niego trzeba będzie mięso zombie po prostu to zawiesić. Dwa musimy mieć drying cracki? Nie, jeden wystarczy. Jeden, nie było dwóch w achievementie? Coś jeden musi... jest. A. Jeden drying crack i jeden monster jerky, więc dobra, po prostu powiesz ja go gdziekolwiek. Tutaj, o tutaj sobie powieszę, bo to jest fajne miejsce. Okej. Okay. I wisi mięso. No i dobra. Super, no i jak mamy. Ono sobie wyschnie, to ono się zamieni w to Monster Jerky, więc będziemy mieli to przygotowane. Także już zaczynamy, słuchajcie, drugi rozdział. Wspaniale, wszystko idzie do przodu. Dobra, możemy beczki zrobić te... To się robiło z dirta zalewanego wodą, nie? Chyba tak. To, czyli trzeba dirta? No tam. I wstrzyknąć w niego. Znaczy, ja mamy trochę dirta, 6 sztuk, ale musimy zostawić trochę, bo nie będziemy mieli jak drewna rozsadzać. Dobra, to. Psuję. Dawaj jeszcze jednego. Czekaj, Jezu, to był dźwięk, jakby się spaliło. Jak no myślę, kurczę, jak spalenia. To w wodzie? Nie, ale to kobl stąd się robi. Właśnie, dobra, okej. Swoją drogą już mamy 52 sztuki. Czego? Cobblestone'a. Tak? To no. Tam? O kurde, to jest dużo. Dobra, ile mamy tego już? 12. 12. Potrzebujemy 14 sztuk chyba? Nie. 6 i 7. To nam daje 13 sztuk. Okay. Czyli jedno za mało mamy, musisz wyleć. Dobra, masz. No to te, okay. Te trzy można użyć na coś innego. Znaczy, to wydaje mi się, że w ogóle jeszcze gdzieś była. A ja zrobię sobie nożyczki z tego. Po prostu. Czemu by nie? Dobra. Dobra. To a ja w takim razie zrobię to wiaderko, tak? Czekaj, nie, bo to chyba, było... Co to znaczy, było w tym nie, robisz te barrel i barrel extension, czyli beczkę na ciecz jakąś. Okej. Okay. Wiesz, jak się robi extension? Bez dna po prostu, jakby stawiała. Nie, robisz ten po prostu. Wiesz, wannę. W sensie... Jak to się nazywa? Kaldron. Robisz dokładnie? Nie. Nie? To nie chyba nie działa tak, czekaj. No? No zobacz, robi się inaczej, ale nas ale zrobili, jaja. Nie? A extension tak się robi. No mówiłem, że extension to bez dna. No to extension robimy już, ale a tutaj jajca. Robimy Y, ale nas zrobili, nie? Tak, na środku już. Wiem. Okej. Okay. No wiem. I teraz się zgadza. No właśnie. Co to miało być? To było dziwne. Dobra, teraz musimy to tutaj, przepalić. Nie? Mamy... Ja wiesz, że powiem ci, że odkąd przestawiłeś te piece, to ciągle się mieszam, gdzie one się znajdują. No, przyzwyczaiłeś się. Netherbriki się zrobiły. No to wspaniale w takim razie. To masz. Dawaj, przerabiaj. Aha, dziękuję. No, bo ja muszę zająć się tymi innym dobra. Questem, nie? Dobra, słuchajcie, żeby zrobić super hot combustion, robimy netherbrika na środek, nether... te cegły. To jedno i drugie to jest nether brick. No co no to ma być? No cegły pojedyncze i cegły bloki. Okej. Okay. Nether brick casing przygotowane, więc prawdopodobnie kolejny quest zaliczony. Dokładnie tak. Możemy super. Sobie podmienić w tym momencie w naszym combustion na to drugie, lepsze. A pytanie, czy nie będzie trzeba tego otoczyć teraz? Nie, a, bo tam to jest zależy napisane. Od środka. Co od środka? Nie, Aga, tam jest napisane tak, że masz drewno do drewnianego i kamień lub metal do każdego aha, wyższego okay, niż dobra. Drewniany, nie? Więc mamy przygotowane i mamy basic fluid storage i spoko, no to mamy kilka questów w takim razie za nami. Kolejną rzeczą jest zrobienie glowstone'a. A my słuchaj. Bo nie mieliśmy mocy, żeby zrobić glowstone'a. No prawdopodobnie tak. I teraz prawdopodobnie nam kto combustion pozwoli zrobić, bo 1700 hit unit będzie nam potrzeba. 4 redstone'a i 2 blaze powdera do wykonania. Ile my tu mamy hit unit maksymalnie? 3700. 3070. Zio, tak ale to problem polega na tym, że nie mamy w tym momencie gunpowdera już. Ale ja wszystko mam, a weź ty się nie martw. A skąd spokojnie. Ty to masz? Ja mam, wiesz, za pazuchą na czarną godzinę wszystko przygotowane. Okej, okay, 6 sztuk, słuchajcie, tego mamy. Kliknijmy 6 razy sobie, cyk. I zabrakło nam mocy, bo zapomniałem wrzucić węgiel. Już no wrzucam. I super. I uwaga, ups. Teraz ten hit unit będzie się bardzo długo ładował. To jest trochę bubel. Że trzeba będzie czekać i czekać, aż to się zrobi. 1500, 600, tak, ale 700. Potem jak się naładuje, to potem będzie ciężko dobra, to rozładować. Dobra, odpal sobie, masz. Dzięki, specjalnie po to przyszłam. No, i mamy glowstone dobra. Przygotowany. Dobra, glowstone ogólnie był nam potrzebny poza tym, żeby zrobić achievement z glowstone'em, do zrobienia tertius. A tertius to jest ostatni z alchemicznych pyłów, a my jeszcze drugiego nie zrobiliśmy, bo brakuje nam w tym momencie gunpowdera. No także trochę, ale czekaj, creeper jest, idź go przypal. Dobra, idę przypalić dobra. Creepera. Dobra. Miotaczem ognia. No w ogóle ty tak z tym ogniem dajesz, zanim tam dwa dolecisz. Są. O, świetnie. To może teraz wypadnie. Wypadło. Jest. Super. Tylko chyba jedno. Trochę niezbyt dużo. Zawsze coś, nie? Za mało będzie. Już co widzę. Ja mam, co mam zrobić z tą beczką? To beczkę na wodę mamy mieć po prostu? No nie, możemy coś, jakiś płyn w niej składować. Na przykład możemy wyciągać ten Starlight. Znaczy nie Starlight, dobra, wiesz co, tutaj kładę w razie czego. Dobra, okej. Okay. Spoko.
I teraz czekaj, bo ja robiłem tak, Alchemical Dust, Secundus, czyli ten drugiego poziomu. Dobra. Dwa Redstone'a, dwa Blaze Powdera i trzy sztuki Blaze Powdera jeszcze dodatkowo, także zabraknie. To jest niestety to ten jest drobny trochę, minus. Trochę problem na ten moment. Trzeba będzie nazbierać trochę Gunpowdera. Wiesz co, dobra, no ja będę w międzyczasie cały czas starała się zdobyć te nasiona nieszczęsne. Chociaż wiesz co, rzeczywiście myślę, że trzeba byłoby przejść na inny biom. Czekaj! Nie, to kakao. Kurczę, widzicie, no nie da się po prostu wydropić może tego coś. Może po prostu się nie da rzeczywiście na tym biomie tego zrobić, nie? To, nie, no to byłoby bez sensu, bo słuchajcie, wiesz, no do to następnego odcinka, przygotujemy miejsce, gdzie będzie inny biom, na pewno znajdziemy jakieś w okolicy i po prostu tam spróbujemy to zrobić to samo. Nie, no po prostu wydaje mi się, że to będzie w miarę racjonalna opcja, co to ma być. Z dwóch jajek trzy kurczaki? O, matko! Jakieś bliźniaki jednojajowe, wiesz? To w takim, to są jednojajowe. Trojaczki jednojajowe. Nie mogę. Tak, nie wiem dlaczego to nas tak śmieszy, ale tak, to są trojaczki jednojajowe, a tutaj jest jeszcze jeden taki, wiesz, odrzucony, bo zobaczycie. Czekaj, bo nie wiem co się stało z tym, aha, zabrakło tego materiału, kurde no. Ej, kurde, czemu zawsze muszę płakać na tych odcinkach, no? No, dokładnie tak, jednojajowe trojaczki. Słuchajcie, może... Uda mi się, nie no, nie uda mi się już teraz prawdopodobnie nic więcej uzyskać. No dobra, słuchajcie, i tak mamy niezły bilans dnia dzisiejszego, także jasne. Czas najwyższy na to, na co wszyscy czekają od samego początku odcinka, także jeszcze zanim otworzymy, pozbieramy wszystkie skrzyneczki poczekaj, i otwieramy zanim wszystko. Jeszcze zrobimy no. to weźmy Monster Jerky i będziemy mieć kolejnego achievementa. O, świetny plan po prostu. Pan, no. Świetny pan? Świetny pan, plan. Doskonale, mamy, okej. Okay. Także jest przygotowane, słuchajcie, podkładamy przedmioty, przygotujemy skrzyneczki i otwieramy. Aga ułożyła nasze trojaczki jednojajowe w jednym miejscu. Może są nawet czworaczki. Bo mi się to podoba. Co? Da się ustawić nie czwartego? Wiem. Nie, to, ale to nie, bo on był odrzucony. On nie może. Jak był odrzucony? Jest na miejscu, słuchaj. Wszystko się zgadza, tak jak miało być. Ale jakaś krzywa wieża nam wyszła tutaj. Krzywa? Te czworaczki nam wyszły? Dobra, okej. Okay. No, słuchaj, otwieraj lootbaga. Okej, okay, zacznijmy od tego gorszego. Jakiś... Okej, okay, Wither Skeleton Drop. Ciekawe, spoko. Czy z tego da się zrobić na przykład kości albo coś. Mila może się to zrobić. No, i Legendary Lootbag Ambrozja. Jeszcze nie zjedzona. To znaczy, że to jest coś, co... Mixed Metal Ingot, to się przyda na pewno. No. Nie wiem, co to. To jest blok jakiś. I jakiś scroll dziwny z okej, okay, to jest zwój z czymś tam. No dobra. To teraz czekaj, kolej. Bo klikamy prawym, żeby jakby użyć zaklęcia. Musisz przytrzymać. To może nie we mnie, proszę, wiesz? Posiadłam wiedzę na temat śmierci. Okej. Okay. Cokolwiek to znaczy. A patrz, pióro wypadło, to chyba to. Purification has been cast on you. To znaczy, że rzuciłaś na siebie jakiś czar. Tak, purification. Cokolwiek on robi. Dobra, nieważne. Słuchajcie, otworzyłem już pierwszego. Mam mending z diamentową czapą. Ale fajnie. Mam diamentową łopatę, soul bond i unbreaking 3. Fajna to sprawa. To się przyda. No, tylko nie wiem, co będę nią czego, kopać. Ale się przyda. Właśnie, tungsten i engineer's blueprint. Także to można sobie tu odłożyć. Założę sobie czapę, swój nocnik nowy. O, fajnie, możesz rogi ci wystają z czapy. Też dostałem enchanted scroll. To... Na razie go nie będę używać, bo nie wiem, czy jest sens. Złote jabłko, skondensowana krew i chrom. Dobra, przechodzimy do skrzynek, co? Tak. No to zaczynaj. Nie no, ty pierwsza. No dobra, nie. Zawsze robimy tak, że na zmianę, Bububcik. Jakbyśmy mało ich mieli, nie? Bububcik. Bubub, to jest bubub. B-sample. Dobra. Fluid pressure gun. Ale to chyba jest... trzeba mieć jeszcze ten. Pressure to jest i pistolet fluid. Na wodę, rozumiesz no, to? No, nabrałaś wodę? Możesz strzelić? Chyba mam laga. Okej, okay, zawiesiło cię na chwilkę. No, a możesz... Nie da się? Nie, nie wiem. Dobra, dlaczego, to było podejrzane. Dobra, otwieraj dalej. Tak, możesz go chyba napełnić. Spróbuj, no. Tylko jeszcze nie wiem jak, ale to jest pistolet na wodę i to jest okay. Idealne na lany poniedziałek, gdzie zleje cię, no, jak nie wiem co. No. Hook, czyli ten taki, jak to się nazywa? Sky hook, już wcześniej miałaś. Tak, tylko nie wiem jak się tego używa. Dziwne. A czekaj, bo to jest... Jak ty widzisz zawartość skrzynki, jak patrzysz na skrzynkę? Z shiftem. Ale jaja! Ale super, dobra, no, dawaj dalej, no. Dobra. Chest upgrade tool, może okay. Się przyda. Apiaris chest, to się nie przyda. Small to medium storage crate upgrade, także kurczę, kupa śmieci, a ja chciałam nie, coś... to są upgrade'y do skrzynek, to jest ale spoko ale ja chciałam sprawa. Fajne ubranie no, jakieś. Dobra. Incense stick.
Okej, jakaś tam, ten wiecie, różka. Dalej, mamy Energy Storage Upgrade, czyli w sumie to na razie się nie przyda. Faraday zestaw, który kolejny. Aga już wcześniej zebrała. Dokładnie. Megatorch! O, to się przyda! Megatorch jest fajną sprawą. Megatorch zapobiega spawnowaniu się potworów, jak go ustawimy. Tylko w nie pamiętam w jakiej. Chyba 50 kratek, wydaje więc... mi się, że może być nawet w większym obrębie, więc na razie nie będę tego. Sprawdźmy używać. Megatorcha. No dobra, dalej mam dwie płyty. Te płyty od razu będę mógł wywalać. Słuchajcie, płyty postanowiliśmy, że wywalamy, bo to jest miejsce, coś, co zapycha nam miejsce po prostu. To dokładnie, to jest bez sensu. Mamy Opinion Core, okej. Okay. I na ostatnim miejscu. Dywan z liści? Ej, w sumie mięciutki, moglibyśmy spać na nim. Okej, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie obowiązkowo łapkę w górę. Poprzedni odcinek możecie zobaczyć na ekranie końcowym. No a jutro, uwagi, pojawi się Minecraft Survi, więc wbijacie do niej na kanał. Macie też taki odnośnik ładny tutaj na ekranie. Także trzymajcie się, Trzymajcie się. Trzymajcie się, 13. Na razie i cześć. I cześć, no tak, popa.